Ryszard Kalisz, 62L. Ma teraz na głowie same problemy. Jak donosi fakt? Wywiózł synka z dala od Warszawy, by w pełni skupić się na ratowaniu żony. Kilka dni temu do mediów trafiła informacja, że policja zatrzymała Dominikę K. Zaprowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu. Reklama szybko okazało się. Że zatrzymana jest żoną płynnego polityka i prawnika. Sama zresztą też jest prawniczką. Wiadomo było, że dominika K. miała 2,5 promila alkoholu, a do tego wiozła w samochodzie synka. Teraz fakt ujawnia szczegóły tamtejszego zajścia. Okazuje się, że policję zawiadomili pracownicy stacji benzynowej, na której kobieta tankowała i myła samochód. Śledczy dostali anonimowe doniesienie, że na terenie myjni samochodowej przy ulica Konrada w Warszawie znajduje się kobieta, która jest nietrzeźwa, a przyjechała tam lantrowerem, którego pasażerem jest mały chłopczyk. Od Dominiki K. wyczuwalny był alkohol, ale gdy policjanci chcieli ją zbadać alkomatem, odmówiła poddania się badaniu. Po kilkunastu minutach na miejsce przyjechał Ryszard Kalisz. Dopiero wtedy namówił małżonkę na badanie. To wykazało, że w wydychanym powietrzu ma 1,1 i jedna setna miligrama slasz alkoholu, co oznacza ponad dwa promile. Wówczas polityk przejął opiekę nad, znajdującym się w samochodzie dzieckiem, czytamy w tabloidzie. Z kolei Super Express donosi, że kobieta miała stwierdzić, że piła, ale dwa dni wcześniej. Przy okazji zapewniała, że nie czuje się pijana i poprosiła o warunkowe umorzenie sprawy. Policjanci nie przystali na jej prośby i skierowali sprawę do prokuratury. Postawiono jej zarzut kierowania pojazdu w stanie nietrzeźwości, za co grozi kara do dwa lat więzienia. Prokuratura wydała postanowienie o zatrzymaniu podejrzanej prawa jazdy, informuje rzecznik warszawskiej prokuratury, Łukasz Łapczyński. Znajomi kalisza wyjawili w fakcie. Że Ryszard wywiózł synka do teściów, a sam chce skupić się na wybronieniu żony. W. jedynym swoim komentarzu przekonywał, że dominika nie prowadziła samochodu, a siedziała za kierownicą. To z pewnością będzie element linii obrony, czytamy. Dziennikarzom gazety nie udało się skontaktować z politykiem.